Nauczanie domowe, 9 sierpnia. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 22 do 33. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Widać determinację Piotra w takim pragnieniu poznania prawdy o Jezusie. Chciałbym, żebyśmy się skupili dziś właśnie na tym zdaniu, kiedy Piotr mówi: Jezu, jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Bo przecież to było niesamowite, że Piotr chciał sprawdzić, czy to na pewno Jezus. Piotr chciał zobaczyć, czy on będzie mógł pójść do Jezusa. Musimy wychodzić z takiego poczucia bezpieczeństwa, albo z takiego gniazdka, które sobie uwiliśmy, albo z takich zabezpieczeń, które po ludzku uczyniliśmy, jako tak uważaliśmy, coś, co nam wystarczy. A tu Jezus staje na granicy tych bezpiecznych miejsc, tych sytuacji i prowokuje nas swoją obecnością. Jeżeli chcemy rzeczywiście pójść do Jezusa, musimy odkryć, że Jego rzeczywistość przekracza naszą, że On jest dalej, że On jest bardziej w tej rzeczywistości. To znaczy, jeżeli chcemy uczestniczyć w czymś, co przekracza ziemskie, tylko ziemskie przestrzenie, wymiary, sytuacje, to musimy zgodzić się na to, że Jezus nas wyprowadza. Ale tak naprawdę musimy powiedzieć: Jezu, zawołaj mnie do siebie. Wtedy rzeczywiście możemy rozpoznać tego, który jest większy od naszego sposobu myślenia i pojmowania, od naszych ludzkich możliwości. Więc kiedy zechcesz, kiedy zdecydujesz się, możesz powiedzieć: Jezu, wprowadź mnie w tą nową rzeczywistość. Każ mi pójść do siebie. Tą nową rzeczywistością może być wiara. W wierze można wyjść z tego, co do tej pory było już przez Ciebie jakoś wypracowane, przemyślane, bo przecież Bóg pozwala Ci przekraczać granice. Ale jeżeli potrzebujesz tego, to zawołaj: Jezu, każ mi przyjść do siebie. W mojej wierze. Może tą przestrzenią być modlitwa, bo przecież zawsze może być piękniejsza, gorliwsza, bardziej może być modlitwą serca. Jezu, każ mi przyjść do siebie na każdej mojej osobistej modlitwie. Tym wymiarem przekraczania siebie może być Słowo Boże. Jezu, otwieraj przede mną nowe perspektywy, nowe rzeczywistości, nowe światła, nowe zrozumienie. Tą przestrzenią Twojej łodzi mogą być relacje. Bo może być sytuacja, w której potrzeba wyjść z izolacji, potrzeba wyjść z takiego zasiedzenia. A może to są poprawne, ale tylko zasklepione i wymagają nowych działań.
przebaczenia, podejścia do drugiego człowieka, do swoich krewnych, przyjaciół czy znajomych. Może takim miejscem, z którego Jezus powinien cię wywołać, jest twoja rutyna i przyzwyczajenie. Bo może Bóg chce większego działania z twojej strony, może jakiejś większej ofiary, może jakiegoś większego zaangażowania w służbę. Tą przestrzenią może być też głoszenie Jezusa, by się nie ociągać, nie zostawiać to innym, ale samemu powiedzieć: Jezu, każ mi przyjść do siebie i będę czynił to, co się Tobie podoba w tej dziedzinie. Tą przestrzenią mogą być również relacje, które oznaczają wstąpienie do wspólnoty. Bardziej, mocniej, pełniej przeżywana wspólnota, bo to od Ciebie zależy. Czy zechcesz zaprosić Jezusa w tę rzeczywistość, która ma być teraz nowa? Bo Ty masz wyjść ze swojej łodzi, bo Ty masz wyjść ze swojego dotychczasowego sposobu życia, przebywania z ludźmi, angażowania się, realizacji w swojej pracy zawodowej, społecznej. Popatrz, w którym miejscu powinieneś powiedzieć Jezusowi: Jezu, każ mi przyjść do siebie. Amen.